I to masz europejskie na NGZ, Europe Inside 4 Jakobs, Polska na single playerze. Zaczynamy, nagrywaliśmy ogólnie Mustacza i było świetnie, zarobiliście, polecam chyba piąty odcinek to będzie. Bardzo fajne rzeczy tam powyprawiałem i musicie zgadywać, co jak zwykle zrobiłem, ale wracając tutaj do gry. Jak widzicie, mam tutaj GFX over Fall Mod, czy jakoś tak, napiszę wyjątkowo w komentarzu, raz a porządnie, żebyście na przyszłość wiedzieli, fajnie, zarobiście to wygląda. No i postanowiłem na razie przy tym zostać. Bierzemy sobie Local Nobility, chyba że miałem plan coś innego zrobić z punktami militarnymi, bo już nie jestem pewien. Nie jestem pewny, muszę się poprawić w końcu, ponieważ tam zauważyłem, że źle to wymawiam. Jestem pewny, a nie pewien. No świetnie, taksy zmniejszone, ale to jest ten ziomuś, niestety go nie przebustuję już. Okej, wezmę to, bo zostanę nie dość, że income from vassal, ale trochę tych wasali mam. Co ja mam? A, arystokratyczne. Co najważniejsze jest piechota wybraniecka. Piechota wybraniecka, dzięki której mamy większy manpower, ale mamy również większy infantry combat ability. Taka w ogóle ciekawostka. Piechotę wybraniecką wprowadził Stefan Batory, który tam miał problemy właśnie z piechotą. Zaczął, że Polska jest biedna w piechotę i postanowił zrobić właśnie piechotę wybraniecką. Czyli nie miałem teraz atakować Teutonów? Nie mam pojęcia, bo nie mają sojuszu z Austrią. Austrio. Właściwie chyba patrzyłem w ostatnim odcinku, czy jesteśmy w stanie pocisnąć Austrię. Bo Węgry się dołączą. Czyli Węgry, Czechy. Czechy się dołączą. Teutonów to nie ma nawet w sumie co patrzeć, ale i tak zobaczę. Miał 9000, no to stack wipe na dzień dobry. Bohemia ma 22000. Austria ma 38, to nad limit. 30, 52, 66. 66 na 30 parę. Ja tam widzę dobry deal. Dobry mi się generał teraz trafił. Rąbisty fart. No i tak myślę, że ryzykujemy. Pamiętajcie, nie kopiuję tutaj save'ów, dlatego lecę tutaj full YOLO i tak dalej. Kurwa, jakie to są zjebane słowa. Tak wipe? Nie, jeszcze nie. Idź tam Litwo, do memelu. O, ale świetnie, bunt w Szczecinie, zawsze o nim marzyłem. Teraz tam pójdę im pomóc po prostu. Lecimy. Milion inwentów tu wyskoczyło nagle. Moja flota się dorabia, to są chyba floty tak. Ponieważ one nie są wiele gorsze od galer, szczerze mówiąc, te floty handlowe. A są całkiem niezłe. Ty nie miałeś Siege'a, dlatego mogę cię mieć gdzieś po prostu. Ich zostawię do oblegania, to jest chyba stolica jeszcze, tak? Trzeba się niedługo przygotować na Austrię. Czy Austria ma jakieś ciekawe sojusze, które mi przeszkadzają? Savoy, Palatynat, Teutonik, Anglia. Nie, ale ogólnie wypadałoby ich osłabić. Chociażby sojusz Anglią. What? Dobra. Nie, Burgundia żyje. I król... Znaczy, jest kilka możliwości, co się właśnie wydarzyło. Anglia sobie po prostu zajęła tereny Burgundii i jakoś to poszło zerwanie tej unii personalnych. Albo zostały zerwane unie personalne, król Burgundii umarł i... Wobec wojny jakoś się Burgundia uwolniła. Ale nie wiem, który z tych scenariuszy jest dobry. Więc nie chcę tutaj zgadywać. Okej, okay. Świetnie. Ja wrócę tutaj, bo bez całego wojska nie ma co iść nawet na Mołdawię. A w ogóle chciałem podziękować za wszystkie ten, ponieważ rzadko to robię, że dziękuję i tak dalej, ponieważ uważam, że to czasami jak się dużo robi, to po prostu się to przejada. A ja chciałem podziękować za to, że cały odzew pod serią, za wszystkie te ładne podziękowanie, znaczy łapki w górę, komentarze, inne pierdoły. Dlatego nie lubię zbytnio mówić, powtarzać i dlatego teraz, jako że pojawiły się pierwsze odcinki, jak to nagrywam, bo wcześniej to jeszcze bez nagranych odcinków publikowałem, chciałem o tym po prostu powiedzieć. Dopóki tam Mołdawia... Na razie Mołdawię oleje. Dopóki nie pójdę tam pełnym wojskiem, to sobie połupię. Mam... A, jeszcze Pomorze mam po swojej stronie. Dobra, już mam pełną armię dla swojej dyspozycji. Szlachta traci influence. Zobaczmy, co tutaj mogę. Jak dobustuję, to nie mogę, za mało mam lojalności. Tutaj też mi nic to nie da.
A tutaj też mi nic to nie da. Każdy manpower mi się skończył, ale Austriacy są ciśnięci i przepychani. Macie dwie wojny, to byłoby świetne. Jedną, ale jest szansa, że ich tak osłabimy. A tutaj w ogóle sobie flotą stanęli, widzę, na bogato. Tutaj podejść jeszcze tutaj jeden statek. Chyba bez ofiar nawet padną. Tak, bez moich ofiar. Nie, na gdzie uciekają. Dobrze, Litwo, blegaj, bo ja nie mam manpowera. Jak ten twój manpower, Litwo, wygląda? Lituanio. O, ty to możesz oblegać, ja mam armaty, okej. Okay. Szybko wracać tutaj. Rozwaliliśmy ich, to świetnie. Teraz do Lincu się wycofam, bo chciałem ich tutaj okrążyć, żeby ich zaatakować. Zajmę Linz, ponieważ będzie wtedy... O, Czechy się wbiły. A przegraliśmy. Ja stanę chyba w Sopronie, to nie najlepszy pomysł. Właśnie, wbijał się w Litwę, to ja mogę tutaj pomóc. Zostaję w pierdziel i się wycofuję. Patrzę, jak Litwa ze swoim manpowerem, tutaj może chyba Czechy weszły, nie Mołdawia. Stoją. Koniec, jak wejdę do Grazu. A nie, Węgry sobie poszły, okej, okay, never mind. Kontroluję tutaj jedną i drugą bitwę, która mogłaby wybuchnąć. Idę tutaj wojskiem na Pragę. Ryzykownie dla was. Moment, stop. Tracę prestiż, ale oni zyskują, albo tracę loyalty, tracę administracyjną siłę. Upadnij już w Wiedniu, ładnie proszę. Pamiętam, jak raz kiedyś Polską w innej serii oblegałem ten Wiedeń. To była chyba poprzednia seria właśnie Polską. Tak długo oblegałem tu, raczej tak, oblegałem ten Wiedeń, miałem po 80 parę procent już szansy. Ale on... Ja mam taką silną armię? Wow, nawet nie wiedziałem. To jest ten nasz manpower, czy się przyda, chyba wezmę nawet... Tak, wezmę. Teraz taki manpower mi poszedł z tym i tym. 36 tysięcy. No, na Polskę to dużo. Jeszcze jak się zrobi w końcu... Moja wspaniała Polska. Niestety tak myślę, że nie będę robić chyba jeszcze tutaj jak ostatnio pod super kawalerię. Już się niezbyt opłaca, szczerze mówiąc. Uważam, że bardziej się opłaca iść jednak w dużą piechotę i silną, niż silną kawalerię. Mimo, że Polska na serio ma boosty do kawalerii, to się przyda. Widzę, Węgry są oblegane. No czemu by nie? Czemu by za chwilę po wojnie z Austrią po prostu nie pójść na osłabione Węgry? Ja pójdę na prowincje, które nie zostały złupione do końca. Ona drugi raz wojny z Austrią poprawi, przecież ona jest obita, stakłajpy dostała na twarz. Możliwe, że ma nawet pożyczki już, stolica jest padnięta, czyli mają... A, przecież ty się odbudowujesz, ile masz manpowera? 17 tysięcy najemników, czyli chujowe wojsko, i manpowera mają 4 tysiące. Ciebie niestety jako cesarza pewnie stać na utrzymanie wojska takiego, niż najmusowego. Bo jeszcze inflacji trochę masz, nie wiem za co, czekajcie, zobaczę, masz 131 teraz. Tracisz. Jest możliwe, że pożyczki. Etaj też dadzą radę beze mnie. Ja bym się bardzo ucieszył, jakby moi tutaj nobilitki zgodziły się na rejs Manpower, ale to dopiero będzie za 17 lat. Manpower jest rzeczą, która mnie najbardziej boli teraz. Dlatego uważam, że moi wasale są w stanie spokojnie, samodzielnie poprawić tutaj walkę. Katolizm straci desire.
Ja chciałem chyba przejść na protestantyzm, prawda? Protestantyzm jest bardzo dobrą rzeczą, według mnie. Tak, protestantyzm jest lepszy od katolicyzmu. Bo ja tutaj zanim zostanę tym cesarzem, będę się męczyć się z tym cesarstwem, czyli z papieżem. Poproszę. Oni spajnetworkują Polskę. Znaczy mnie. To już centra reformacji są. Nie mogę przejść podczas wojny. Ale jeszcze są trzy centra w reformacji, kuźwa. I centrum nie dostanę, czyli nie będę miał zarąbistych bonusów. A późną prowincję dostałem. Dobra, Austrii osłabiamy ciebie. Cały hajs najpierw byś była w długach, chłorepsy również. Zrelisuj Tyrol, ponieważ Tyrol ma złoto. Anuluj sobie relacje z Anglią i Węgrami. Pięknie, no a tutaj co mam powiedzieć. Miło było. Brandenburgia tylko koalicja z tego. Dawać cały hajs, który macie gdzieś tutaj w skarbonkach odłożony. No wiecie, Kora Klejmo, znaczy Hełmno. I korujemy tutaj wszystkie prowincje i zaraz się rzucamy na Węgry. Węgry przegrywają wojnę. War Exhaustion Bohemian Manpower. To może na serio boleć. Lepsze relacje, może wtedy się zgodzą. Improve relations. Ja nie chcę nic wam dawać. A nie, wy tutaj umieracie, cofać się. Accept. E tam, papaj. Sorry. Ja ci chyba troszkę odbija. Jest zgoda na stracenie tyle punktów, znaczy tyle hajsu. Chociaż z drugiej strony natychmiastowe 184 dukaty. Ja to stabilność. A czy Austria wysyła kondottieri? Nie spojrzałem dokładnie. O, zgodzą się. I tak, fajnie, że oni oklejmowali. Weźmy Maros. O, Maramos niech będzie. Ja chcę na pewno chyba Szepes, tak, bez złoto. Możecie tutaj przejść bezpośrednio, możecie. Węgry trochę potraciły wojska, serio, manpowera, ale to nas trochę nie obchodzi. Jeszcze jest tylko sojusznik, nawet nie wasal. Wojna z Węgrami jest przewagą i to znaczną. Z przewagą, jeszcze dwie wojny mają. Litwa tutaj potęga oczywiście, wariat. Gdzie rzucił na nich, mając jeszcze troszkę manpowera. Potracili w wojnie, ale to nie aż tak dużo, by płakać. Pójdźcie oblegać Maramos. Żeby już tak zacząć zdobywać. A no właśnie, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Skoro bijemy się z Węgrami, to się przydało Build Spy Network, żeby osiągnąć nasz cel. Nie ma tutaj wojska Węgier, pewnie sobie gdzieś poszły. A chyba możliwe, że nawet przegrywają. Wy się bijecie Węgry z Bośnią, Wenecją. No i z nami oczywiście. Chennai i Florencja. A wy jesteście częścią wojny chyba. Węgry i Papa State. Papa State upada. A Węgry chyba są stakwajpowane w tym momencie. Nie. I Czechy mają problem, muszą się wycofywać. Przydałoby się chyba stanąć zemplenie, tak pół na pół, żeby wspomóc także Maramos, możliwie. Będzie potrzeba oczywiście. Zajęli prowincję. A im stolica już pada, trochę gorzej z tym Maramosem, czyli naszym Urgolem. Bija się na terenie Austrii w Sienne, dobrze.
Dobrze, że w sumie Węgry walczą za nas. Jakby oblegały za nas, to było świetnie. To racja, dostają dzięki temu ten udział w wojnie. A to jest tylko hajs. To nie jest jak Hearts of Iron, czyli to nie jest aż takie ważne. Oczywiście. Chyba teraz mogę bonusy od was zyskać. Mogę zyskać, ładne. Erli Karaki. Mogę za darmo zrobić. A wolę punkty dyplomatyczne. I później będziemy mieć już Winched Hussars. A to później. Ej, arystokratyczne z humanistycznymi dają nam takie średnie bonusy w sumie. I dadzą nam super bonusy dopiero z... to było? Cavalry Combat Ability. Ja wziąłem zło... nie, jest. Esponiarz. Co najdziemy Esponiarz? A tutaj ładnie czychy opadają. Jak to się wszystko układa po mojej myśli w tej wojnie? Pięknie. Aż cudownie. Bo muszę polepszyć relacje z Mołdawią. Nie zawsze będzie tak, że... ucz, Olga. A, bo wziąłem tego Claima. Ła, 6 military skill. Szkoda, że to nijak boostuje naszego władcę. A szkoda. Mogłoby. Na przykład dawać, że połowę tego dostaje jeszcze nasz władca. To było zarąbiste. O, Austria... nie, Austria Condottieri w Węgrzech. Chyba prestiż wolę stracić. Tutaj mam jednego wolnego. A niech będą morale. Ja chcę polepszyć relacje z Mołdawią. Z tego powodu... jak... ale ja bonus tutaj dostaję! Pani Basia gdzieś pewnie na niedźwiedzia patrzy, a nie na mnie. Main Study Technology. Jeszcze jest zastarąbiście. Jeszcze są na pewno państwa dalej ode mnie w technologii, na przykład administracyjnej. Musiały być dwie technologie administracyjne. I tutaj było chyba do technologii okienko. Mołdawia jest 9 poziom. Ale są moimi wasalami, nie mogę przez to. Muszę poczekać, aż ktoś zdanie 9 poziom. Maromon zdobyty, czyli nasz Wargol. Wilna i Bratsław. Będzie trzeba im pomóc. Łączymy się i spadamy tam, czyli lecimy. Dlaczego ja polepszam relacje z nimi? Bo nie trzeba ich przerzucić znowu na... nie, gdzie to jest? Revoke Mark. Nie trzeba im zrobić. Dobrze, że oni są dupni. Dupne wojsko. No i rośnie teraz kolonializm. Embarrassed kolonializm. Lepsza piechota. Ta prowincja sama się odbije. Ora, lecimy tutaj połową wojska. By nie umierali po drodze. Aż se... jako, że oni już praktycznie wojska, nie mają ci Węgrzy. Macie coś tutaj? 30 tysięcy. To jest nic praktycznie. Cały kraj macie okupowany. Zawsze złorek złoczyn wam powybucha. Maros trzeba wziąć. Oczywiście oddajemy to Mołdawii. No, kurwa, ma gdzie? Smoleńsku tym razem. Czy się film wam nie podobał? I tutaj są kozacy im wybuchli. No kurwa, nie przerwałem obleganie, dobre. Świetnie, manewr. Ja czy wygram. I myślę, że jako kozacy będą mieli bonusy tutaj na stepach. Ale nie mieli. Oni właśnie stłumili Smoleńsk. No, trochę dużo niestety poszło manpowera. Wołyni. Ale co wy macie z tymi buntami? Że tam ludzie stali. Ja mogę sobie nie dać rady. No nie dali rady. Bija się sojusznik, Czechy.
Niewolnia się uwolniła. Bleed Spy Network, ja to już czuję. Wrócili wojskiem tutaj Węgrzy. Ten fort zaraz im powinien paść. Padł. Czyli oddajemy to Mołdawii. Oddajemy to Mołdawii. No i ziomka z Mołdawii. Mogę z Węgier anulować. A nie, w sumie była agresywna agresja, okej. Tak, tak, tak. Przepes. Zemplen. To mają Czesi, tak? Tak. Macie jakieś bogate prowincje poza stolicą oczywiście. Uważaj także na agresywną. Węgrzy i Brandenburgia to nie jest duży problem. Hajs. Warrepsy? Warrepsy to jeszcze trochę. Akurat chyba te dwie prowincje i Warrepsy, tak. Humiliate jest pokazane, żeby się zgodzili. Czy jakbym nic nie brał. Nawet na tyle prowincji, że mi skoczy na te plus ponad 50. Okej, okay. I 250 hajsu. Ja dwie prowincje, Mołdawia trzy prowincje. Nie mam dużo do korowania, co jest dobrą informacją. Mogę ponawracać te prowincje, ale nie ma co. Poland teraz tak ładnie się rozciąga. Chyba przejdę od razu na protestantyzm. Bo konkurs na papieża Polaka raczej nie wygram. Szkoda, że nie mam misjonarza kolejnego, ale jest Rages Unity zarąbiste. Pomerania chcę tutaj się przypodobać. Jako, że zmieniliśmy tutaj religię, to może nas polubić kilka nowych państw, ale nie wiem jeszcze jakie są silne, jeszcze nie ma tutaj silnych państw protestanckich. Chyba, że Dania, ale Dania to rywal. Że się Anglia zmieni lub ktoś. Więc tak, mam decyzję narodową, oczywiście pakt, a jak? Remove Livonia from the map. Plus mi to w sumie wyjęliście, że mam to zrobić. Przeczytaliście mi w myślach, jakie mam plany. I w sumie nie potrzeba na to dużo wojska. Litwa też pewnie jest już wyczerpana, jeżeli chodzi o manpower i jedyny najlepszy pomysł będzie teraz odczekać kilka ładnych lat. Chyba, że leczyć na najmusach, bo mam wojsko, znaczy mam hajs. Ten hajs chyba wykorzystam. Mam tutaj coś pod manpower. Jest army, local manpower. Kraków jest dosyć bogaty, Poznań, nie będzie Warszawa, Sieradz widzę tutaj także. Lublin, a czy mogę im coś pobustować? Malbork. W Królewcu nie ma miejsca. No jest takiego w Królewcu. Taxi Production, to niech zostanie. Oczywiście State'a będzie mi dobrze z tego zrobić. Tutaj też chyba. No ja muszę to okorować. Ja trzeba spisz okorować. Gain Church Power, albo relacje z katolikami poszerzają się. Church Power. Jak misjonarz trend mi skoczy, to będzie świetnie. Sorry, Livonia, to nic osobistego. Bunt w... O kurwa, co jest? To nik separatist. To ciekawe w ogóle. Mamy trzeci poziom fortu. Dlaczego nie wybuchli? Co oni są? O, jak?
A szlachta mnie nie lubi, sekunda. Szlachta. Jeśli się buduje na przykład budynek do manpowera, tutaj. A, bo inna religia. Grand Core Claim. Okej. Okay. Wezmę to, to w końcu opadnie chyba, tak? Poland has negative prestige. To boli. O, i przyszli od razu, miło. Ale uznałem w tym momencie, że nie ma co tracić regularnego wojska na ten fort. Chyba, że Litwa pójdzie. Litwo, nie musisz. Ale skoro tak bardzo chcesz... Nie będę ci zabraniać. Chyba dobrym pomysłem w Warszawie było wybudowanie fortu, tak myślę, że był ten trzeci poziom. I to chyba zaraz zrobię. Jednocześnie wyłączę wszystkie forty i przestanę płacić wojsku, gdyż nie ma potrzeby. Chyba, że jakaś Moskwa nagle da sojusz temu państwu. Czy może być problem, a ja tego na przykład nie zauważę. Od królestwa zacznijmy. Królewiec jest bardzo bogata prowincja i mi się podoba. Nie wiem, czy zbudować na przykład w Poznaniu jakiś fort. Pani mnie broni przed zachodem. Ale nie widzę większej potrzeby do tego. Mołdawio, czy cię bunty nie zżerają? Troszkę tak. Myślę, że lepiej byłoby mieć wojsko na południu. 15 prestiżu mogę dostać i prestiż się przyda. Ponieważ przez to Litwa nie lubi, dostaje Liberty Desire duże. Dobra, mogę teraz disable to zrobić, support loyalist. Jak się postaram, mogę enforce religion zrobić, a to takie bunty im walnie. Chociaż i tak mają duże tutaj Wittelsbach. Ale Monty War Exhaustion, co nie jest głupią rzeczą. Pieprz się, szczerze mówiąc, Sejmie. Że się tak wyrażę. To jest z Bohemią. Mam chyba właśnie bohemskiego władcę teraz. Wittelsbach, ale on miał 4-4-4. Przemyślowic. Jakby teraz Pomorze postanowiło boostować Jagiellona, bo mają, to było świetnie. To dzięki temu mam szansę, że się Jagiellon wróci na tron. Religię nie tak, raczej religię tak czy tak wypadałoby tutaj boostować. Trajam bardzo od cholery, szczerze mówiąc. Więc wezmę kolesia z dwójką, powiem, że trzeba korować, boostować, maram łez. Mogę ich chociaż liczbą. Mam wystarczająco dużo punktów i wezmę sobie... Właśnie Missionary Strand. Ora, manpower, odnawiaj się. O Jezu, ja nie mam stówę. Mogę coś ciekawego z nimi zrobić? Nie mogę. A, Livonia upadła. No to tak. Ajsy. Czekajcie, czy chcę zobaczyć jedną rzecz. Czy udział się liczy w 100% mój. Spoko. Nic więcej. O, czekajcie, dostałem jakiś achievement. All that shine shall be mine. Wszystko co świeci będzie moje. Co to robi? A tu jakiś czas z wotanym marnym youtuberem. As greedy ruler, take all nations ducats in a peace deed. Ole, fajne. Greedy, czyli mój władca jest greedy. The ruler is greedy.
State revenue collection is growing increasingly. Okej, ciekawe. A, to dziedzic ma War Exhaustion. Przemysłowcy. Dobra, ale myślę, że w tym momencie zakończymy odcinek. Ja muszę odbudować manpowera trochę. No i zobaczyć, z kim będziemy toczyć wojnę. Możliwe, że z Moskwą, patrzę jedyna możliwa opcja. Albo z Danią i znowu wojna dwóch Unii. Albo znowu w cesarza, bo go osłabiliśmy ładnie. Mogę wziąć coś z trolem? Mogę. Do czynienia w kolejnym odcinku z Europy Universalis. Ale dobrze, jednak dobrze, że nie dostaję tych boostów Iris. Jak w Wiedźminie. Do zobaczenia. Cześć, pa.